Zamek Królewski w Sanoku, który teraz służy jako siedziba Muzeum Historycznego, powstał już w czasach średniowiecza. Pierwszym właścicielem zamku był Kazimierz III Wielki. Chociaż budynek został zniszczony w 1915 roku, to jednak został odbudowany i nadal jest jednym z głównych punktów turystycznych w mieście. www.lecewmiasto.pl. Największa baza ujęć Polski z drona.